Jeszcze mnie dobili. Kill race, więc tutaj staramy się nie bić i tylko po prostu jedziemy bolidami jak najszybciej. To oznacza, że... PWNW! PWNW i niewjeżdżanie w się, proszę. A to nie są takie prawdziwe bolidy. Ale nie, no jedziemy bolidami. Tak, no to jest F1, no to starajmy się, żeby to była faktycznie F1. Lisegal, tam widzę riski. O, co to było? Nie wiem. To, i ty wiesz o tym, że w ogóle ty mnie nie dotknęłaś, nie? Co? Ty w ogóle mnie nie dotknęłaś. Ja widziałem tylko, jak się odbiłaś od jakiejś, ściany. To nie byłam ja, tylko Michałku. Byłem ja. A, no to... mi w dupsku jechał. To nie wiesz... Ale spoko, jesteśmy kwita, bo ja... Bo Błączka wykręcił i... Przepraszam! Co to było? No, idziemy do reszty! Chciałem skręcić w prawo, zakreśliliśmy się, no. Nie mogę... Nic nie mogę zrobić, przepraszam. To nie było. To nie było. W tej sekundzie, kiedy mi to zrobiłeś, chciałem mówić, ale se fajnie jedziemy... No, czy ty jesteś poważny? Przepraszam, no dałem na tym, no, pełny gaz. Ty jeden, nie bijemy. Napierdalam na każdym zakręcie, no aż nie mogę, no, już nie powiem spokojnie. Przepraszam, Lizku, to nie było, nie jest w ogóle zero intencji w tym. Ale safety cara masz teraz i czekam, że dojadę i wtedy możesz... No to ja tutaj poczekam z przodu na ciebie, ok? Ale mam wrażenie, że jakoś na tych wyścigach F1 te bolidy są szybsze. Tak, chyba tak, no, troszeczkę są. Oj, Michałka tepa. Michałku, tepa cię. Możliwe. Michałku. Dobra, jadę z lewej. No, porażka, bo jak tak można... Przepraszam, no nie chciałem, nie było to intencją. No ale tutaj proszę tutaj no, taki. Wszystkich, no wszystkich. To nie ja, no, nic tu się nie stało. Co to był? Nie wiem, coś odleciało komuś, no. Ja zahaczyłam o barierkę. A. No kurde! Ale nie da się wsadzić! Nie lewo, prawo, gościu! Nie no, ale to dobrze, no póki co ja jest. Ja wiem, że dobrze, ale... Nie mogę! O! O! Ola! Ola już w ogóle nie... Jezus! O! O! Jeszcze mnie dobili 16 razy. No, ale nikt nie chciał przecież tego, no! Nie mogę stąd wyjechać z tego drzewa. Ale tutaj działa normalnie F-ka, tu nie trzeba jechać na pit stop. Z tego, że działa. O, tu jest woda! O, jest woda! Woda tu jest! Dobra. Dobra, jedziemy. Co my tu mamy? Jeszcze drugie okrążenie. Proszę bardzo, Ola. Lewą stroną zapraszam. Dobrze, ja dobrze. Dopóki nie spalę F-ki, to nie skończę tego. Nie mam całego korpusu. No to możesz przecież... Ola, nie chcę tego, ale ja muszę... Ale ja nie będę wjeżdżał w drzewo. Tak, co? O, co się stało, Ola? No woda to jest... No woda. A, woda. Ty, Michał! No kurwa! Przepraszam. Ale to czemu we mnie... No przecież... Dawaj. Ale stary, jedziemy centralnie prosto, a ty we mnie wjechałeś. Czemu? Nie będziemy się tak bawić, kolego. No ale... Czemu? Halo, Michał! To było pytanie nieretoryczne. Halo, Michał, czemu mnie zbiłeś? Jak mówiliśmy tak 15... No bez korpusu się nie da skręcać, ja nie mam korpusu i skręcę normalnie. Ty, ale zadałem pytanie, nie dotrzymałem odpowiedzi! Widocznie nie masz tego, co ja mam. Właśnie dlatego, bo mnie wrypałeś w drzewo. Ja cię wrypałem w drzewo? No tak. Ja? Kiedy? Co? Ale kiedy ci wyrpałem w drzewo, Michał? Halo? Ale w którym momencie? Jakby nawet tego nie widziałem. Do niego dojedziemy. To wtedy co się w trójkę wywaliliście? W czwórkę chyba, wszyscy. No ale to przecież nikt to nie było. Ale przecież to nie była nic ja intencja. Halo, to dlaczego dalej we mnie wjechałeś? I potem jeszcze przeprosiłeś. Lisek! Zakleszczyliśmy się. Hamuje, jak już się zakleszczymy, a ty prosto. Prawo starałam się wykleszczyć z ciebie. Nie da się wykleszczyć, trzeba hamować. Dobrze, no nie wiedziałam, nigdy się nie kleszczyłam. Ja szerzej. O, przepraszam, no kurwa, nie mogę. No przecież nadziałeś się na mnie. No nie szczęść. No nie, ja tego nie robię specjalnie przecież. Łeee!
I gdzie ja tu w ogóle wjechałem w jakiekolwiek drzewo, komukolwiek tutaj? Ja tu w Liska wjechałem, a nie w ciebie. A on we mnie. Nie, prawda, on w drzewo, on w drzewo, on w drzewo, bo no, on był przed nim. Nie, fala! Nie, przed nim było drzewo, on wjechał w drzewo. O. Fake East Fake Coast. East Coast. O. Wziąłem na twoją prośbę, Shepard, inny samochód. Ja, o, ty... Niż Krygera. O tym, małpko. Widzisz, także, żeby nie było. I on nie odda, już widzę po mapie teraz, że nie odda ten samochód. No właśnie, jesteś, ale jesteś skrętny, właśnie, jesteś skrętny. Ale on na długich fragmentach, tylko wiesz, musi być długa prosta. Na długiej prosty by oddał, a na krótkich... O nie, tu Ploks, nie, tu, nie, tu. Dobra. Ajajaj. To tu wolisz? Tak. Tu możesz, tu zapraszam. To tu lepiej, tu tak? Otwieram okay. Garaż, tu otwieram garaż, zapraszam. Tu otwierasz garaż, robisz wyprzedaż wiosenną, rozumiem. No, próbowałem. Nie wiem, czy u ciebie cię palnąłem? Nie, nie, no stary, byłeś z 2 metry za mną. Tak? Tak, tak, daleko no byłeś bardzo. Mnie się odbiłem od twoich pleców, więc... A co, nie, co ty? Ja zwolniłem i zjechałem w dół. Było w ogóle takie dup. Nie. I sobie poleciałem. I się stało. No, ale próbowałem przynajmniej, żeby nie było. Próbowałem. To jest jedyne, co mogłem zrobić, próbować. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze tu nadgoni, popróbuje też Szepardzika tam dziabnąć. Ja właśnie próbuję nadgonić. Oby na próbach się nie skończyło. No niestety oby. Mój LM, ja LM-em nie nadgonię niestety, to jest nie ma pana LM-a. Wow, LM może być faktycznie konkurencyjny dla Krygera, ale tylko i wyłącznie w tej właśnie warunkach. Bogaty, no nadgoniłeś właśnie mnie. Nie nadgoniłem, bo to jest LM. To nie ten samochód, nie ten samochód. Dzięki Bogaty. Ok, ty mnie. Dzięki Bogaty, że wziąłeś inny samochód, to było bardzo miłe z twojej strony. Proszę bardzo, no dla ciebie, bo no, ale to przecież, no to przecież powiedziałem właśnie, że bardzo mi miło. No bardzo dobrze. Kurde. No jak Kuba PL jedzie na pełnej na zakręt i wypada za każdym razem, to on ci o, nigdy nie da. O, fuck. Oj. Nie polecam. Jesteś tak o 20 sekund stary do przodu, więc... Nie, no ale to... Dokładnie 25. No jakże, to nie ma szans cię dogonić. Nie no, właśnie się wywaliłem, zrobiłem kabom. No tak, no ale 20 sekund jest nie do nadrobienia tym samochodzikiem. No widzisz, jedziesz dalej sobie pierwszy. Musiałbyś się wywalić co najmniej jeszcze drugi raz. Co najmniej drugi raz, oj nie. Siema jabol. Siema jabol, siema. Bo ja nawet nie jestem pewien, czy wiesz, czy ja będę cię w stanie nadrabiać na tym buście, nie? A ja mam 3 okrążenia, kolego! O Jezus, dobra, już nieważne, no. Agaty. Ale co popatrzyłem z tego 3 okrążenia? Właśnie, wiesz, no problem polega na tym, że ten samochód no, ci nie nadgoni. Więc co z tego, że musisz wypaść, po prostu, to jest to. Jak wypadniesz, jest szansa, jak nie wypadniesz, będzie lipa. A ja też będę, wiadomo, próbował, więc będę próbował jestem się byłka. Ciężkich prób. Byłka. Byłka. Byłkę. A ja lubię byłkę. Byłkę. Czy byłkę? Ej, w ogóle, Hogaty. Jestem w 7 sezonie gry o Tron. Nice. A ile jest max? 9? 8. To jest przedostatni. No, to już kończysz praktycznie. Tak. I powiem, nie powiem, no było fajne, 6 sezon bardzo był fajny z tymi wszystkimi plot twistami i tak dalej. Znaczy, jedyne co mnie teraz wkurza, to ja widzę, że oni się tam strasznie, wiadomo, że to tak każdy serial wiadomo, że będzie robił, nie? Będzie się rozpędzał, wiesz, milion lat z tymi odcinkami, dopiero faktycznie te finałowe są gdzieś tam, wiesz, rozwiązaniem wielu spraw, natomiast słyszałem, że 7 jest jeszcze okej do oglądania, ale 8 to jest podobno... No, może być ciężko, że tak powiem. Że bardzo w ostatnim bardzo sezonie. No ale powiem tak, kończę i zaczynam sobie Ród Smoka, obejrzysz sobie... Ja nie oglądałem Rodu Smoka jeszcze. Ja właśnie chcę sobie nadrobić ów rzecz. Ja bym sobie poglądał, ale jakbym poglądał właśnie tego, chyba dopiero pooglądam. Jak nadrobię znowu Gry o Tron, Rewatcha zrobię. A, Rewatcha robisz? Okej. Okay. Także... Ale ostatnio skończyłem pierwszy sezon Stranger Things. Tak? Jak w ogóle? Stranger Things? Bardzo fajne, bardzo spoko. Ile to ma sezonów? Bo to dużo ma chyba. Nie wiem, chyba 4.
Stary, ja cię w ogóle nie nadrabiam. Także jadąc ja normalnie. Ale to czekaj, to ma 4 sezony, ale po ile odcinków? Nie wiem, co ty. No oglądałeś już pierwszy sezon. No, myślisz, że pamiętam? No. No nie, po prostu klikam, oglądaj i tyle. Aha. Aha. Nie wiem, jaki odcinek, co. Nie wiem, 10? A Walking Dead ile ma? Sezonów? Mm-hmm. 12 pewnie? No, dużo. Nawet nie dużo. Wiem, czy już się skończył The Walking chyba Dead? Skończył się chyba już The Walking Dead, no. Ja chyba dooglądałem do 10 z hakiem. No, a jeszcze i Breaking Bad'a chcę. I to też na Bad'a, dwa razy, chcę. Bo najpierw skończyłem wcześniej. Na 8 chyba, później zrobiłem rewatch i skończyłem na 10 z hakiem, tak mi się daje. A ty oglądałeś The Walking Dead? Nie, nie, właśnie nie. Co ty gadasz? No. Ja kojarzę te, ja chciałbym kojarzę... pooglądać pierwszy raz The Walking Dead. Ja, wiesz, ja wiem o co chodzi, wiesz, jakimś mam i wiem mniej więcej jakby jak wyglądają postacie i mm-hmm. tak dalej. Nawet wiem, że tam ten, Trevor tam gra. Ale nie wiem, w sensie rozumiem zamysł, wiem o co chodzi z jakimiś postaciami, ale totalnie fabułę nie znam. Ty, no to fajna sprawa, jakbyś mógł to pooglądać, bez kitu. No, znaczy dużo mam rzeczy jeszcze właśnie do oglądania takich, takowych. Podobno słyszałem, ja że też, że serial You jest bardzo fajny. A, nie wiem. Nie wiem, dużo osób mówiło, że serial You jest właśnie totalnym koksem, sztosem, kabanosem. I... Czy ja? Tak, ty. No dobra. A o czym jest ten serial? You? Nie mam pojęcia. Ja specjalnie sobie nie spoileruję. Nie chcę wiedzieć nawet. Ja widziałem ostatnio, że mam zaznaczony ten sam film do obejrzenia, co ty. Jaki? Który? To był chyba film Pokuta z 2007 roku. A, no tak. Pokutę to bym obejrzał, bo... No, słyszałem bardzo dobre opinie na ten rzecz. Plus jeden. To jest tym, z Keirą Knightley chyba tak. I z... McAvoyem, no. Na zdrowie. A, dziękuję. I widzowie w komentarzach, na zdrowie. Tak jest. A Shepard, dziękuję pod każdym komentarzem. Ja dziękuję. Serduszko. Tak. Zawsze tak robię. Także no, napisz, jak dotarłeś do tego momentu, napisz dziękuję w komentarzu, a ja przypnę ci serduszko. Dokładnie. Bardzo dobrze. Na razie, Shepard. Na razie. Na razie.